rybaka dawniej nazywana miecznikiem, później ryba piła. Nazwy te wskazują o wielkiej niszczącej skuteczności stworzenia. Orka to ssak z rodziny delfinów żyjący w oceanie. Jest o wiele większy niż delfin. Długość jego ciała przekracza od 6 do 8 metrów, a nawet więcej. Skóra jego jest czarno-biała, a waży kilka ton. Prowadzi stadny tryb życia. Słynie z wielkich polowań np. na foki, wydry morskie, morsy, wieloryby. Charakteryzuje ich wielkie doświadczenie i pomysłowość polowania. Częstym wyborem ofiary jest słabość wynikająca z choroby lub ran. Oceniają grupowo osobnika, po stwierdzeniu przydatności decydują się na atak. W przypadku polowania na wieloryba dopływają do ofiary, chwytają za płetwy i przekręcają do góry brzuchem i cały czas pilnują tej pozycji, aż wieloryb się udusi. Następnie szarpią jego ciało i kawałkami wyżerają do pomocy w uczcie, przybywają rekiny i inne zwierzęta. Tekst Jozafat Kuroński, lektor Sergiusz Kuczko. Apokalipsa Armagedon już nadchodzi za 1500 lat. Planetoida Eloi z wielką siłą uderzy w kulę ziemską. Planetoida ta jest nieco większa od Księżyca, ale sunie z ogromną prędkością taką jak 10 km na sekundę. Zderzenia z Ziemią zdarzały się bardzo rzadko, a po nich zmieniał się bardzo klimat oraz ginęło mnóstwo zwierząt. Po uderzeniu powstawały ogromne ciemności oraz niska temperatura. W przypadku planetoidy Eloi Ziemia rozpadnie się na kilka ogromnych kawałków i nic już nie uratuje życia, które dziś istnieje. Tekst Kwintylian Żukarski, lektorka Lena Piechocka. Wodolotna łódź podwodna jest to statek podwodny, który ma wysuwane dodatkowe skrzydła, które umożliwiają wydobycie kadłuba statku nad wodą. Statek w ten sposób zmniejsza opór wody, wspierając się na skrzydłach. Pozwala to na osiągnięcie wysokich prędkości. Wyniki prędkości pozwalają na zastosowanie w marynarce wojennej, a także w turystyce do oglądania fauny morskiej rozlokowanej w dużych odległościach. Tekst Jozafat Kuroński, lektor Sergiusz Kuczko. Z uwagi na rosnącą popularność dronów, a także ich różne zastosowanie, napłynął pomysł skonstruowania dronolotu, czyli statku, który mógłby unosić człowieka. Wystarczałoby zrobić kabinę z podwoziem trójkołowym, oczywiście z fotelem, na którym siedziałby pilot ze sterownicą. Do uniesienia całego wehikułu wystarczyłoby 6 dronów lub 8 dronów, które byłyby umieszczone w ramie nad głową pilota. Jeżeli by dronolot ważył około 150 kg, to nie trzeba by było robić uprawnień do latania. Na pewno będzie dużo chętnych do skonstruowania i latania. Tekst Cyry Tuzin, lektor Andrzej Fulski. Obecnie trwają prace nad portalem YouTubera Klowiego. Witryna robi się z każdym dniem coraz bardziej popularna. Statystyki odsłon na 10 sierpnia 2021 roku wynoszą 7010, a użytkowników 485. Prace są spowodowane tym, iż wkradły się niepotrzebne błędy na stronie i zmiany szaty graficznej i tym podobne. Wprowadzenie dodatkowych zmian zgodnych ze standardem nowoczesność to wprowadzenie to jest polityki prywatności, polityki cookies. Mówiąc o cookies, to każdy właściciel musi ją umieścić zgodnie z prawem telekomunikacyjnym z dniem 22 marca 2013 roku. Za niespełnienie tego obowiązku otrzymamy surową karę. Brak informacji dla odwiedzających na właściciela będzie kara w wysokości do 3% wszystkich przychodów w poprzednim roku kalendarzowym. Źródło informacji, temat własny. Google odchodzi od plików cookies w 2022 roku. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Jak promować swoją stronę internetową w wirtualnej przestrzeni bez ciasteczek? Czy zarządzanie danymi w erze bez plików cookies będzie możliwe? Cookies od lat pozwalało firmom wybierać modelowych odbiorców swoich produktów i kierować do nich treści reklamowe. Ciasteczka były bardzo wygodne, pliki zapisywały się w pamięci komputera podczas odwiedzania stron www i pozwalały na identyfikowanie działań internauty w sieci.
Dzięki cookies strony mogły dopasowywać się do preferencji swoich użytkowników i przechowywać ich dane. Czas plików cookies, tak wygodnych dla reklamodawców w sieci, dobiega jednak końca. Google zapowiedziało rewolucyjną zmianę. Do 2022 roku firma ma zamiar na stałe wyeliminować ciasteczka, a nad bezpieczeństwem internautów będzie czuwać Privacy Sandbox, inicjatywa, której celem jest stworzenie wirtualnej przestrzeni zapewniającej większą prywatność użytkowników. Obawy użytkowników w sieci w ostatnich latach rosły, brak kontroli nad swoimi danymi i nagromadzenie niechcianych reklam wpływało na brak zaufania do reklamodawców. Biorąc pod uwagę, że tylko 48% reklamodawców przyznaje się, że przestrzega zasad dotyczących etyki danych, źródło Salzmanago, zmiana jest konieczna z punktu widzenia RODO i bezpieczeństwa użytkowników. Według Salzmanago 31% respondentów obawia się, że ich dane będą wykorzystywane do celów innych niż korporacyjne, a 25% uważa, że dane będą udostępniane osobom trzecim. Nowa rzeczywistość może być doskonałym momentem na zbudowanie ze swoimi klientami relacji opartej na zaufaniu i czystej, klarownej komunikacji. Pliki cookies zapewniały dużą kontrolę nad targetowaniem reklam, remarketingiem i pozwalały ograniczać ilości wyświetleń reklamy. Zyskiwali nie tylko reklamodawcy, również użytkownicy chcą, aby kierowane do nich reklamy były personalizowane i nieprzypadkowe. W nadchodzącym czasie przedsiębiorcy będą zdani na dane użytkowników zbieranych we własnym zakresie. Metoda budowania bazy samodzielnie, choć bardziej czasochłonna, jest bardziej wartościowa z punktu widzenia reklamodawcy. Źródło informacji: pomoc.home.pl. Tekst: Klowi Lektor, Biryn Dzikarski.